Oj, kochani, witajcie na naszym strumyczku, który wszyscy bardzo lubicie. Bardzo jest mało wystąpień, które by mówiły, że ktoś tutaj nie lubi być, no bo raczej tu w ogóle takich osób nie ma. Więc sobie w tych tematach naszych idziemy coraz dalej, coraz głębiej i coraz bardziej dociekliwie. Dlatego dzisiaj zaprosiłam dla Was niezwykłego gościa, wspaniałą osobowość, człowieka nauki, ale i człowieka ducha, kogoś, o którym trudno powiedzieć, że posługuje się w swoich dociekaniach szkiełkiem i okiem. To już dobrze wiem, bo znam tego kogoś już odrobinę i pomyślałam, że będzie miał do powiedzenia wiele ważnych dla wielu z obecnych tu strumykowców spraw. Porozmawiamy dziś z panią profesor Bożeną Kawicką, wspaniałą, niezwykle doświadczoną psycholożką kliniczną. Bożena jest certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii. Jest klinicystką. Specjalizuje się w suicydologii, ale także traumatologii, somatopsychologii. Powiedziałam przed chwilą, że zajmuje się traumami. Nie wiem, czy to słyszycie. A także pracuje z parami, rodzinami. No i korzysta w swojej pracy nie tylko z tych wszystkich tropów naukowych. Bardzo jest mi bliska ze względu na to, że jej bliska jest ta cała sfera duchowości. Trudno właściwie pomyśleć o psychologii inaczej, ale jeśli patrzymy globalnie na psychologię jako naukę i jeśli myślimy o kwantowym spojrzeniu na duszę człowieka, to rodzi się wiele pytań, na które mam nadzieję, że dzisiaj udzielisz mi odpowiedzi. Witaj, Bożenko. Witam Cię bardzo serdecznie, Moniko, i witam Państwa. Jest mi przeogromnie miło, że mogę dzisiaj z Wami tutaj być. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dałaś się zaprosić. Mam nadzieję, że to będzie jedno z wielu spotkań na styku nauki i tego, co niektórzy nazywają ezoterią, być może niesłusznie. Jak ty patrzysz na to połączenie? Jak ty się w tym odnajdujesz? No, jest tak, że od wielu, wielu lat zajmuję się psychologią jako nauką, ale też sobie myślę, że taką osobą, która tworzyła podwaliny pod psychologię, myślę tutaj o Freudzie, to towarzyszył mu też tym Jung, a przecież Jung tak naprawdę interesował się bardzo astrologią i nie widział właściwie innego porządku świata i myślę, że to połączenie, które dali pierwsi ojcowie, jest wyznacznikiem tego, że psychologia musi iść razem z tym, co we wszechświecie, w tym, co w duchowości, w tym, co w intelekcie, w emocjach, w seksualności i w świecie materialnym. No właśnie, wspomniałaś o Jungu. Mówi się o takiej dziedzinie czy poddziedzinie psychologii, którą się określa psychologią głębi. Czy jest jakaś psychologia niegłębi czy płytkości? Myślę, że to jest tak, że trudno definiować, ale chyba nie ma żadnej nauki bez głębi, bez tego, jak zanurzają się w tym ludzie i co na ten temat też myślą z takiego subiektywnego bardzo powodu, ale też jest tak, że przecież oni się wychowują gdzieś, skądś są, więc ta głębia nie dotyczy tylko nauki, ale dotyczy też to, skąd jesteśmy. Także myślę, że głębia jest wszędzie. No, ja myślę, Bożenko, że to też wynika, takie myślenie, z zawłaszczenia pewnej sfery przez religię.
Bo jeśli myślimy o tej najgłębszej, najintymniejszej duchowości jako religijności, to tak naprawdę tracimy związek ze sobą. Mnie się tak wydaje, że ludzie mniej religijni bardziej są zaangażowani w kontakt ze sobą samym i może łatwiej im się układa ta relacja. I wtedy, kiedy czują jakieś zaburzenie czy chaos, zwracają uwagę na ten cały zestaw, którym ty się zajmujesz, na przykład stawiając diagnozę psychologiczną, prawda? Jak ty myślisz? Są dwa kierunki. Wiara to bardzo często jest też tak, że ja też współpracowałam z księżmi, ponieważ też istniało takie przekonanie, że jeśli psychoterapia nie pomaga, to może wiara bardziej da rozwiązanie. I to, że człowiek mieści to sobie w sobie i wiarę, i nie tylko wiarę taką w rozumieniu Boga, ale też wiarę taką w istnienie i w rozwiązania, które mają przyjść, to jest jedno. Ale drugie jest to, że tak jak powiedziałam, współpracowałam z księżmi, którzy też bardzo często to ludzie, którzy pracowali po prostu w instytucji Kościoła i też rozumieli jedną ważną rzecz, że nie zawsze wiara czyni cuda, ale też poznanie siebie i poznanie tego, skąd mamy takie rodzaje konfliktów osobistych, biologicznych, to też właśnie powodowało to, że księża przysyłali też na psychoterapię, więc to się też bardzo, bardzo uzupełnia. I myślę, że takiego podziału czy tworzenia definicji tego, to tutaj nie należałoby by robić, ponieważ jesteśmy takim konstruktem, który ma cząstkę Boga w sobie i po prostu jesteśmy też takim mikro wszechświatem, więc myślę, że tutaj nawet chyba najmądrzejsze głowy nie byłyby w stanie tego zdefiniować. Ale może, jak ciebie słucham, to tak sobie myślę, że może warto by było przypomnieć o wierze w siebie, a nie tylko o wierze w zewnętrzne czynniki. Bo myśląc o jakiejś niosącej pewne nieporozumienia roli religii, miałam na myśli ukierunkowanie na zewnątrz. Jeśli ty wspomniałaś o szukaniu Boga w sobie, to jeśli pomyślimy o skierowaniu tego spojrzenia do wewnątrz, no to wychodzi nam właśnie brak konfliktu. Natomiast czy możemy to w jakiś sposób uporządkować? Słuchając takiego kogoś, to przychodzi do ciebie na pierwsze spotkanie. Czy jesteś w stanie to ogarnąć od razu i spowodować, żeby w siebie wejrzał? Myślę, że przyjście na psychoterapię nie jest żadnym przypadkiem, że ludzie bardzo często noszą się długo z tym, żeby do kogoś pójść, czy zwrócić się o pomoc. I tutaj chyba taką najważniejszą rzeczą jest to, że wychowujemy się w rodzinach, bo ja mam takie spojrzenie systemowe, bo uważam, że pomoc komukolwiek bez względu do systemu, z jakiego pochodzi, nie ma najmniejszego tutaj sensu. To jest moje doświadczenie, że są oczywiście psychoterapeuci, którzy nie patrzą w ten sposób, ale w kontekście systemu tam są wszystkie konflikty, z którymi idziemy i z którymi mamy problem. I często jest właśnie tak, że to w psychoterapii jest takie powiedzenie, że największym naszym problemem i każdego problemem jest mamusia i tatuś. Więc jeśli przyglądamy się temu, jak funkcjonuje ta rodzina, to też widzimy, czy to poczucie wartości, czy ten wgląd w siebie był możliwy w tej rodzinie, bo albo był zakaz, albo była taka wolność bez żadnych ram,
więc to też budzi różnego rodzaju konflikty. A że przychodzimy na świat z różnymi biologicznymi konfliktami, to jest tak zwana transgeneracja nie tylko traumy, ale wszystkiego, co zadziało się w moim rodzie. I dlatego przychodzę na świat jako dziewczynka albo chłopiec i mam się z tym zmierzyć. Mam stworzyć najlepszą wersję dzisiaj siebie, bo po co przychodzimy na świat? No na świat przychodzimy, aby dowiedzieć się najwięcej o sobie, to co jest możliwe w aktualnej sytuacji. I czy to będzie właśnie wiara, czy to będzie intelekt, czy to będą emocje, czy to będzie świat, w którym się otaczamy, ludzie, relacje. To wszystko jest tym zbiorem i czynnikiem pewnych ważnych spraw, w których po prostu jesteśmy. Więc jest mnóstwo rzeczy dookoła nas i trudno powiedzieć o tym, że coś jedno decyduje. No widzisz, wiele. Powiedziałaś teraz parę takich słów, które eksplicite pokazują, dlaczego cię zaprosiłam. Ja generalnie psychologię jednopokoleniową słabo wierzę. Uważam, że do doraźnej pomocy się nadaje, do głębokiego wglądu nie, dlatego że ona sięga tylko aktualnej inkarnacji. A ty powiedziałaś o czymś, czym pracujesz, czym jesteś zafascynowana, bo ty pracujesz również z ustawieniami hellingerowskimi, prawda? Właśnie tak, po to, tak, żeby sięgnąć głębiej. Możesz opowiedzieć o tym, jak to się w twoim życiu zadziało, jak te ustawienia do ciebie przyszły i dlaczego uznałaś, że dzięki wglądom głębszym jesteś w stanie dokonać jako psycholog kliniczny więcej. Hellinger, myśląc w ogóle o Hellingerze, to stało się tak, że moja szkoła, mój instytut, ponieważ ja skończyłam Instytut Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie i z instytutem do dzisiejszego dnia jestem związana. I Hellinger był jednym z nauczycieli, ponieważ instytut bardzo często zapraszał. I ja skończyłam u samego Hellingera mistrzowski kurs ustawień, bo było to możliwe. I wtedy, kiedy pierwszy raz pokazał Hellinger, zaprezentował, myślę, że w Polsce, bo to było takie pierwsze spotkanie w Polsce, to wydawało mi się to coś niesamowitego. To był pewien rodzaj teatru. Tak wtedy to odbierałam i myślałam sobie, jak to jest możliwe, że ktoś obcy, kto występuje jako przedstawiciel rodu, wybrany przez tego, który ustawiał, czuje to wszystko. No i zadziało się tak, że Hellinger miał też swoich asystentów i rozmowy, które się toczyły wieczorami razem z Hellingerem i całą tą grupą, która zajmowała się ustawieniami, pokazały, jak bardzo mało wiemy, jak bardzo mało wiemy o polu morficznym, o tym, jak to jest. No, ale historia Hellingera też nie sięga tego, że to jest człowiek, który urodził się w 25 roku poprzedniego wieku. I miał za sobą doświadczenie wojny. I tak naprawdę to przez 25 lat był w Zakonie, a przez 16 lat na misji Uzulusów w Afryce. I on, tak jak mówił, że metodę, którą przedstawił, bo to jest metoda, i tak on nazywał pracę z drugim człowiekiem, to uczył się właśnie od ludzi, powiedziałabym, pierwotnych. On obserwował tą dynamikę, on widział, jak tam się dzieje z poszczególnymi członkami plemion, jak leczy się traumę i nie trzeba wcale chodzić na psychoterapię. I to, że najważniejszą rzeczą w ustawieniach to jest uznanie
i porządek miłości. Więc Hellinger po prostu porządkował systemy, porządkował w ludziach ich konflikty. No i postanowił, że ta metoda po prostu zaczerpnięta z obserwacji, z doświadczeń własnych, no spowodowała, że zaczął się temu coraz bardziej przyglądać. Zresztą to, co powiedział bardzo i podkreślał bardzo często Hellinger, to, że w tym rozpoznaniu, w jakim miejscu mojego życia aktualnie jestem, to właśnie też jest potrzebne ustawienie. Także zrobił, myślę, dla świata wyjątkową rzecz, pokazując, że są takie metody wglądowe i też jest tak, że w tych ustawieniach nie pomija się przodków, a wręcz odwrotnie. Oni mają swoje miejsce, pokazuje, jak to jest z ludźmi, którzy zostają z systemów wykluczeni i jak ten system działa, kiedy są członkowie rodziny, a nie przynależą do rodzin. Więc nie dzieje się to krzywda tylko temu, który został wykluczony, ale wszystkim członkom systemu. Więc to jest no, wyjątkowa metoda. Bardzo, bardzo ją lubię, ale często jest też tak, że bo wszyscy mają takie wyobrażenie, czy większość ludzi, nie wszyscy, mają takie wyobrażenie, że ta metoda nie może być w zaciszu gabinetu stosowana, bo że trzeba właśnie zebrać grupę i że wszyscy muszą tam uczestniczyć i że ta grupa musi być dość liczna, no bo żeby ustawić rodzinę, to no, muszą być odpowiednicy tych, symbolicznie oczywiście, tych członków. Ale ja to robię na przykład bardzo często, bo to też pokazywał Hellinger na kamieniach, na pacynkach, na różnych rzeczach po prostu to, co mam. Też ustawiam rodzinę w takim kontakcie indywidualnym. No i cudownie. Dzięki ustawieniom możemy sięgnąć do tego, co tak naprawdę jest motywem pewnych zdarzeń w naszej aktualnej inkarnacji i co powoduje dynamiki, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć z pozycji klocka w układance, prawda? To potęga takiej wiedzy szamańskiej tak naprawdę, która czyni psychologię, jak dla mnie, czyni psychologię prawdziwym wejrzeniem w głębie, tak? Ja myślę, że gdyby Jung z tym systemem miał okazję się zapoznać, to byłby nim zachwycony, jak ty sądzisz? Myślę, że wreszcie znalazłaby się odpowiedź na to, że różnymi metodami można uzdrowić swoje, nie tylko biologię, nie tylko fizjologię, ale też relacje. A przecież Jungowi o to szło i to, że on mówił o takiej zbiorowej myśli o archetypach, no to właśnie też sięgał do tego, co powiedział tak naprawdę, czy pokazał Hellinger. Więc myślę, że na pewno by się dogadali. W każdym razie ciebie to zachwyciło. Wprowadziłaś to do swojego gabinetu, często o tym mówisz i nie wiem, czy w ogóle można rozdzielić w tej chwili twoje zainteresowania psychologiczne od tej metody. Wiem z naszych rozmów, że ty tego nie robisz. No, nie rozdzielam, o tak, bo dlatego, że bazą do zdrowienia jest znalezienie przyczyny i powodu, dla których dzisiaj na przykład mam źle w życiu. Dlaczego nie mogę utrzymać związków? Dlaczego choruję? Bo chorowanie jest też związane z tym, co się zadziało, albo to, co zostało nierozwiązane w którymś pokoleniu. I dlatego ta odwaga, o której też mówił Hawkins, od której się zaczyna nasze zdrowienie, żeby wreszcie móc
powiedzieć sobie, że dalej już nie, na przykład, bo jest granica, albo spowodować, że dzięki tej odwadze mogę dorosnąć, bo czasem jest tak, że ludzie mają 50 lat i prowadzą bardzo duże interesy, są świetnymi biznesmenami, ale emocjonalnie pozostali na zupełnie innym etapie, więc tutaj zobaczenie tego, bo u Hellingera właśnie jest tak, że ja to mogę zobaczyć i poczuć. A tutaj jest też tak, że w zależności od różnych podejść psychoterapii, no ten proces jest albo krótszy, albo dłuższy. A to, co zrobił Hellinger, to tak naprawdę znalazł taką ultra krótkoterminową terapię, która pokazuje, jak naprawdę jest i skąd się to wzięło. Więc tutaj nie ma długich rozmów na ten temat. Tutaj jest zobaczenie miejsca, w którym jestem i dlaczego w ogóle w tym miejscu jestem. Dlaczego z czymś mam kłopot. No i praca z dużymi takimi energetycznymi przejawieniami, które no, mają duży związek z tą dziedziną, którą się wymienia jednym tchem, przedstawiając ciebie, czyli psychosomatyką. Tutaj muszę też zapytać o twoje zainteresowania dotyczące medycyny germańskiej. Czy dotarłaś już do tego obszaru? Bo psychosomatyka to już następna dziedzina. Tak. I właściwie to chyba początek mój był taki w pracy takiej klinicznej, że ja zaczęłam zauważać ogromny związek między tym, co mam w głowie, w moich myślach, w moim przeżywaniu, chorowaniem. I doktor Hammer, który właśnie wprowadził całą medycynę germańską, myślę, że fenomenalnie pokazał, że ten związek istnieje i że tego związku, czyli między ciałem a umysłem, nie da się rozerwać. To jest po prostu tak wielka jedność, że jeśli coś wygeneruje się w moich myślach, to zaraz przełoży się na moje ciało. I początek właśnie był taki, że ta medycyna germańska no, była odpowiedzią na to, dlaczego somatykę należy wziąć i ciało należy wziąć pod uwagę. I też właśnie miałam szczęście do ludzi, którzy się zaczęli tym interesować i totalna biologia z dr Radiszewską pozwoliła też skończyć mi taką akademię psychobiologii i to dało mi taki głębszy ogląd z tym, co się dzieje w człowieku i z człowiekiem i rozumienie też tego, o czym mówił Hellinger, bo totalna biologia też to łączy, ale też recall healing, gdzie tam też cały czas to jest jedna z pośrednich dziedzin medycyny germańskiej, która też dokładnie opowiada o tym, związku między umysłem i konfliktem biologicznym, który powoduje, że chorujemy. Także, no i też myślę o tym, że mam cudownego doktora tutaj u nas w szpitalu, gdzie też pracuję. I to była taka nasza pierwsza informacja o tym, że połączenie psychologii i pediatrii jest jedną z takich ważniejszych możliwości pomocy chorującym dzieciom. I dostałam no wiele lat temu, chyba 20, zaproszenie, żeby pracować w szpitalu, ponieważ mój doktor, który wtedy był ordynatorem, też przeogromnie otwarty człowiek na to, co psychologia i na to, co świat, zaprosił mnie do współpracy, ponieważ pojawiały się wtedy dzieci, które często miewały bóle brzucha takie nieuzasadnione medycznie. I w rozpoznaniu klinicznym były zdrowe, ale wracały, właściwie ich powroty do szpitala były takie nawracające, częste. No i
zaczął się mój doktor zastanawiać, jak to jest, że medycznie dzieci są zdrowe, a jednak chorują, bo mają bóle, bo mają objawy. I nasza współpraca zaowocowała tym, że właśnie jak coś takiego się dzieje, to są konsultacje to na oddziale. To jest też tak, że są rozmowy z rodzicami i jest właśnie wtedy przyjrzenie się systemowi, który generuje i jest odpowiedzialny za to, jak się czuje dziecko. No właśnie, bo dziecka nie można uzdrowić, nie uzdrawiając rodziców. Tak sobie no, trzeba właśnie powiedzieć. To było też tak, to było takie moje doświadczenie, gdzie zaczynając łączyć kropki, jak ty to mówisz, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie u profesor Namysłowskiej, która w tym czasie właśnie przywiozła terapię systemową do Polski, bo to było wiele lat temu, obserwowałam wyjątkowość tej metody i to, że wtedy rozpoczynały się u nas ogromne problemy z młodzieżą, właściwie z nastolatkami, które miały zaburzenia odżywiania i warunkiem, i wtedy profesor Namysłowska pokazywała, jak ona wyleczeń ma 100 na 100. I to był dla mnie fenomen, ponieważ za szyby, bo wtedy tak to było w instytucie, obserwowałam rodziny, które ona zapraszała na terapię. Dlaczego? Ponieważ warunkiem przyjęcia dziewczynki z anoreksją było to, że na terapię przyjdzie rodzina. Czyli że nie leczymy dziecka, tylko leczymy cały system i pokazujemy systemowi, jak jest odpowiedzialny za to, że dziecko w tej rodzinie się rozchorowało. I teraz, kiedy nastolatka wracała do domu, to nie była uznana jako chora, tylko jako ktoś, kto był wydelegowany przez nich wszystkich do uzdrowienia tej rodziny. Bo często dziecko też choruje, żeby rodzina znalazła rozwiązanie. Jest w stanie tak zwanym poświęcić się na to, żeby uzdrowić rodzinę. Ja myślę, że w ogóle trzeba wspomnieć tutaj globalnie, że czasem są specjalni członkowie rodów, którzy biorą na siebie taką misję. Którzy niosą ten rezonans przekazywany przez wody płodowe, tak, na sobie, tak. Przyznają sobie taką rolę po tamtej stronie, potem schodzą i rzeczywiście wnosząc w ten ród pewne jakieś aspekty wynikające z ich istnienia, zmieniają obraz całej rodziny. Więc pewnie o tym też porozmawiamy. O zaburzeniach odżywiania będę chciała z tobą mieć osobną rozmowę. Bardzo tutaj wcelowałaś w zapotrzebowanie, które o bulimii, o anoreksji, tak, bo to są tematy tabu. O tym się nie mówi, o tym się tylko coś słyszy. Natomiast wydaje mi się, że te behawioralne przejawienia traum rozlicznych, no to jest aspekt, który można rozważać albo rozwiązywać wyłącznie z perspektywy spojrzenia systemowego, czyli głębokiego wejścia, te wszystkie powiązania, które no, na kozetkach zwykłych psychoterapeutów są kompletnie pomijane. Te zwykłe spotkania wyglądają w taki sposób, że pamiętam, jak kiedyś słuchałam jakiejś audycji z panią, która zresztą była jedną z moich podopiecznych w radiu. Słuchałam w nocy tej audycji i ona tam powiedziała, że psychoterapia jest dla około taka zwykła, taka jeden na jeden, tak, z przyjściem na kozetkę, że pomaga około 15% społeczeństwa. I myślę, że właśnie tych fragmentów brakowało, o których ty dzisiaj powiedziałaś wiele ważnych słów. Dziękuję, ale to też właśnie jest tak, że to pokazuje moja praca, to jest moje doświadczenie, że właśnie tak jest. I przecież jak często rozmawiam z rodzicami, którzy przychodzą i są problemy z dziećmi, to często rodzice mówią o czymś takim, jak to dobrze, że kiedy myśmy się na przykład kłócili albo mieliśmy najtrudniejszy czas,
że nasze dziecko na przykład było niemowlakiem. A ja sobie myślę wtedy, ojojoj. To jest właśnie dopiero robota, ponieważ to jest konsekwencja też dla tego dziecka. To ono dostało i to przyjęło. No i też jest tak, że ten czas dla mojego podejścia tak terapeutycznego jest ważny na 9 miesięcy przed zajściem w ciążę, 9 miesięcy ciąży i 9 miesięcy później nawiązywania więzi z mamą, z tatą, z rodziną, przyjęciem dziecka, jak w psychobiologii mówi się o projekcie i celu, to tutaj to są bardzo istotne sprawy, które determinują późniejsze nasze życie. No i są tutaj również podstawą takiego oświadczenia, które musisz w sobie przyjąć, żeby ustalić, z której strony dany system podejść, prawda, jako terapeuta. To prawda, ale myślę, że też jesteśmy trochę zaprawieni, ponieważ wszyscy terapeuci, którzy się certyfikują i którzy są w szkołach, tak naprawdę warunkiem bycia psychoterapeutą jest to, że przechodzimy terapię własną, czyli nasze konflikty, nasze kłopoty, nasze różne problemy muszą być rozwiązane, czyli kiedy przychodzi do mnie rodzina, to też jest tak, że ja jestem tylko lustrem, którym może się przejrzeć, ale nie jestem człowiekiem, który na przykład miałby kłopot ze swoją mamą i ktoś przyjdzie, który pacjent, który ma kłopot ze swoją mamą, że ja wtedy będę robiła taki rodzaj przeniesień i wspierała ją, jak to jest trudno być w konflikcie na przykład ze swoją mamą. Więc o tyle jest łatwiej, kiedy terapeuci są po prostu lustrem dla wszystkich, którzy do nas przychodzą. W jakiś sposób wtedy transferowałabyś rezonans swoich nieporozumień na swojego podopiecznego. Ale słuchajcie, moi kochani, ja wiem o pokorze Bożenki bardzo dużo, bo Bożenka przyszła do mnie na pracę własną. To nie jest tak, że ta praca psychoterapeuty własna się kiedyś kończy. Jeśli człowiek ma pokorę i ma związek z własną duszą, to chce dociekać powiązań, wszystkich zdarzeń i jeśli uznaje, że ten proces nigdy się nie kończy, to tak naprawdę wydaje mi się, że może właśnie dużo z siebie dać, bo wtedy jest na bieżąco oczyszczany ze wszystkiego, co wybija go z równowagi i może być tym lustrem. Także ja tutaj chylę przed tobą czoła i chciałam o tym powiedzieć, żeby przedstawić taki obraz, który ja mam w sobie, takiego terapeuty pokornego, idealnego, który potrafi człowieka zamknąć, kończąc z nim sesję. Bo wydaje mi się, że wiele problemów, no w ogóle psychoterapia w Polsce ma wiele problemów przez to, jaki jest jej status, że tak naprawdę każdy może sobie taką plakietkę powiesić, prawda? Trudno tutaj coś wyłuskać. Także musicie być uważni, do kogo idziecie. Możesz powiedzieć na ten temat kilka słów? Tak. Ponieważ ja aktualnie jestem w takim moim momencie życiowym, że jestem w żałobie. I moja równowaga dzisiaj tego stanu powoduje, że ja mogę spokojnie pracować z pacjentami, że to nie wnosi niczego przeciwko procesom, w których są moi pacjenci, ponieważ umiałam sobie z tym poradzić i zawsze mówiłam, że tego nauczyli mnie właśnie ludzie, którzy do mnie przychodzili, czyli ten sposób radzenia sobie z żałobą, ze śmiercią, był dla mnie też wszechobecny, ponieważ ja zawsze, właściwie od początku pracy psychologa, zajmowałam się traumą i zajmowałam się taką bardzo, zresztą do dzisiejszego dnia,
taką trudną i ciemną stroną naszego jestestwa, czyli gwałtami, molestowaniami nieletnich. I wynikające z tej traumy konsekwencje powodowały to, że różne rzeczy nas spotykają w życiu i to nie jest tak, że my nie jesteśmy kimś innym, jesteśmy ludźmi, którzy dokładnie też tego doświadczają. Więc dzisiaj, kiedy myślę, w jaki sposób sobie radzę i w jaki sposób radzą sobie moje dzieci, to myślę, że właśnie jest to wynik tego, że praca, którą wykonywałam, tyle lat uczyła mnie tego, no jak to jest. Ale też wykonujesz cały czas pracę nad sobą, bo jesteś, jak wspomniałaś, człowiekiem w doświadczeniu. Więc jeśli tą pracę cały czas wykonujesz, jeśli jesteś pokornie zorientowana na ten kontakt ze źródłem tego, czego doświadczasz, jesteś też w stanie bardzo dobrze pomagać. Ja myślę, że to jest właśnie absolutna podstawa. No, też Halej, który był pierwszym od terapii systemowej, czyli Erikson, w którym jestem zakochana i zawsze uważałam, że to jest wyjątkowy, czy był wyjątkowy, bo nie żyjący już Milton Erikson, to zawsze mówił, że najbardziej lecząca jest relacja, czyli między to, co się nawiązuje między terapeutą i między pacjentem, to jest właśnie już połowa sukcesu, a później to już mogą być jakieś metody, jakieś sposoby, ale to jest właśnie tak. No te traumy to w ogóle frapująca dziedzina psychologii, dlatego że rozwiązywanie powodów, na przykład tego, że ktoś wybiera, żeby nie widzieć, nie mówić czy nie chodzić, dociekanie przyczyn takich sytuacji posadowionych bardzo głęboko i uwalnianie tego doświadczenia musi być niezwykłym procesem. Szczególnie dla tych, którzy to obserwują i widzą, jak to się dzieje. I stąd też zamysł, że to jest chyba taka wyjątkowa praca. Raz, że jesteśmy atrakcyjni jako terapeuci, kiedy jesteśmy już starsi, bo jesteśmy bardziej doświadczeni, a dwa, że możemy obserwować, jak ludzie idą do swojego życia i wybierają kierunek życia i są zadowoleni i nie są obarczeni tym ciężarem, który powoduje trauma. No właśnie, wspomniałaś tutaj o wybraniu kierunek życie, tak, o wybraniu kierunku życie. Powiedziałam na początku, że jedną z twoich licznych specjalności, bo trudno tutaj znaleźć dziedzinę, którą ty się nie zajmujesz, ale jest suicydologia, czyli praca z ludźmi w sytuacjach pogranicznych. Wtedy, kiedy oni chcą nie wybierać życia. Tak to powiem, żeby troszkę zniwelować ciężar gatunkowy tego, o co chcecie zapytać. Jak pracujesz z takimi ludźmi? Jak podchodzisz do takich ludzi z punktu widzenia kogoś opartego o samo jądro, o kacyklonu, tak? Bo mam tu na myśli cały system. Na początku, kiedy rozpoczynałam pracę osób po próbach samobójczych i udanych próbach, naprawdę nie było wiele. Ale dzisiaj po 30 latach pracy, dokładnie widzę, jak statystyki wzrastają, jak jest dużo pogubionej młodzieży, bo to też jest tak, że mówi się o tym, że najliczniejszą grupą, która dokonuje samobójstw, to są nastolatki, ale to nie jest do końca prawda. Niesamowite. Tak, to jest nie do końca taka prawda, ponieważ kiedyś z dr Bugajską, z którą
pracuję na Uniwersytecie Szczecińskim, prowadziłyśmy takie badania. Ja robiłam to właśnie na nastolatkach, a doktor Beata dokonywała takich badań na seniorach. No i okazało się, że pierwszą grupą, która jest najliczniejsza, jeśli chodzi o samobójstwa, to są właśnie seniorzy, szczególnie ci, którzy zostają sami w swoich mieszkaniach. Bardzo często nie ma takiej ewidencji, ale ona dociekła do tego, jak jest naprawdę, ponieważ też współpracowała z Akademią Medyczną i ci ludzie byli przyjmowani na oddziały i okazało się, że często mają jakieś, chorują ci ludzie i jak przyjeżdża lekarz, który musi stwierdzić zgon, no to bardzo często jest tak, że wpisuje się tam chorobę o tą ostatnią, na którą cierpiał ten człowiek, a nie spisuje się informacji o tym, że było to samobójstwo. I drugą grupą, która właśnie dokonuje największej ilości samobójstw, są nastolatki. No i to właśnie tak jest. Jest to temat od dawna zamiatany pod dywan. O tym się głośno nie mówi, ponieważ to nie jest ani miłe, ani przyjemne. Może dlatego, że musiałoby owocować jakimś rozwiązaniem systemowym, na które nikt nie ma ochoty, tak? To jest taki coś, co brzydko pachnie i trzeba to od siebie odrzucić, żeby przypadkiem nie trzeba było się tym zajmować. Nie myślisz, że to tak jest? To się domaga. Tak, u nas mało jest rozwiązań systemowych, nad którymi myśmy zawsze mówili, że jeśli tych rozwiązań nie będzie, tak samo jak w kwestii przemocy, wiadomo, że jest coś bezskuteczne, jeśli nie ma systemowego rozwiązania. No ale tutaj w tej kwestii suicydologii właśnie tak jest, że młodzi ludzie bardzo często dokonują samobójstw, ale nie jest to na światło dzienne. Ja zresztą prowadziłam długie lata takie statystyki, jak to wygląda, więc to, co naprawdę jest w statystykach, to nie odzwierciedla tego, jaka jest prawda. No właśnie, ale powiedz jak do tego się podchodzi, bo bardzo mnie to zaciekawia, kiedy już taki pacjent się z tobą spotyka, prawdopodobnie razem ze swoją rodziną, nie od razu, ale po pewnym czasie. Jak się takie dziecko przeciąga na drugą stronę? Czy pracujesz z jego sferą nadświadomą, podświadomą? Czy od razu robisz ustawienia? Powiedz mi to króciutko, bo to frapująca sprawa, jak się robi taką sztuczkę, żeby ten, kto zdecydował się nie żyć, poczuł przepływ energii przez swoje ciało. Proces suicydologiczny, który zachodzi w człowieku, to nie jest od tak. Chyba, że tutaj wykluczamy środki psychoaktywne, tak, które często powodują, że no właśnie dokonuje się tam samobójstw. Ale to jest wtedy człowiek w innym stanie świadomości. Tutaj, jeśli chodzi o młodzież, z którą ja się spotykam, która podejmuje świadome decyzje, prawda? Tak, na swoim etapie. Tak. To jest młodzież, która wraca ze szpitala z psychiatrii, dlatego że psychiatria oprócz tego, że uratuje życie, no zresztą to jest też zadanie medycyny, żeby ratować życie. I do tej urazówki właściwie nic nie mamy, trzeba to powiedzieć. I w związku z tym oni przychodząc ze szpitala właściwie to nie wiedzą, co ze sobą zrobić i ich rodziny również, dlatego że jest wskazana na przykład psychoterapia czy jakieś wizyty kontrolne, ale na tym się kończy opieka medyczna. I to, że to był już taki ostateczny akt, że ktoś dokonał tego czynu, no to też jest tak, że zaczęło się to dużo, dużo wcześniej. Decyzja o samobójstwie jest taką decyzją ostateczną, kiedy człowiek
mimo że sygnalizuje, nie znajduje pomocy, ponieważ ci, którzy chcą popełnić samobójstwo, bardzo często dają wcześniej bardzo dużo informacji o tym, że nie chcą żyć, że... Szukają tej pomocy, prawda? Tylko nie wprost. Tak, tak, ale dokładnie bardzo często o tym głośno mówią. To zwykle jest tak, że szczególnie w okresie dorastania, kiedy najważniejszą rzeczą jest bycie w grupie i takie nabywanie umiejętności społecznych, i kiedy jestem odrzucony, jestem samotny, no to jest największe nieszczęście i tragedia dla tego młodego człowieka. No i próbuję znaleźć różne sposoby, ale nie da się zastąpić grupy samotnością i w związku z tym często jest też tak, że początkiem jest depresja czy zaburzenia lękowe, a później no, w tym procesie idzie to dalej, dalej, aż do samobójstwa. Zresztą też bardzo często młodzież, która, czy w ogóle dzieci, które nie potrafią sobie ze swoimi napięciami emocjonalnymi radzić, bardzo często na początku dokonują samookaleczeń. I od tego często się to zaczyna, ale dla kogoś, kto ogryza paznokcie albo ściera skórki, albo wyrywa sobie włosy, czy jakkolwiek, nie wiem, robi większą ilość tatuaży, nie jest to nic dziwnego i nic okropnego i nie wiąże tego z samookaleczeniami. Więc bardzo często jest tak, że nie mamy wiedzy, myślę tutaj o rodzicach, którzy nie chodzą do szkół dla rodziców i nie mają takiej możliwości rozpoznania, że z moim dzieckiem już się coś zaczyna. Często też jest tak, że w wywiadzie wiadomo, że ktoś w rodzinie też już popełnił samobójstwo. I o tyle jest to niebezpieczne, że kiedy na przykład rodzic, myślę tutaj mama, tata, dokonał już takiego aktu, to też zależy, w którym okresie życia tego dziecka to zrobił, to też pokazuje, czy daje taką informację, że jak będzie ci bardzo trudno w życiu, albo nie będziesz wiedział, co masz z tym swoim życiem zrobić, to rozwiązaniem jest samobójstwo. I dlatego to są potencjalni kandydaci, tacy już na 50%, i dlatego w wywiadach bardzo często pytamy, czy ktoś w rodzinie popełnił samobójstwo, czy nie, żeby wiedzieć, skąd się też to bierze, czyli ustalić przyczynę. Właśnie. Że seniorami tak właśnie jest, że seniorzy są pierwszą grupą i myśmy to zbadały. To były takie dane statystyczne, zresztą wysyłałyśmy to do ministerstwa. Nie wiem, na ile tam znalazło to oddźwięk, dlatego że nie dostałyśmy żadnej informacji zwrotnej, a był to jakiś rodzaj projektu w naszym tutaj powiecie i myśmy te badania naprawdę tak bardzo szczegółowo zrobiły, tym bardziej, że każda z nas się tym zajmowała inną grupą, ale zajmowałyśmy się suicydologią. Chociaż ja nie jestem wykształconym suicydologiem, bo nie wiem, czy w ogóle są szkoły dla tej grupy, ale to jest dziedzina psychologii, która też o tym mówi. Ja myślę, że wiesz, w Nowej Ziemi ty pewnie wyznaczysz wiele nowych tropów i nowych standardów, bo to mnie w tobie zafrapowało na tyle, że postanowiłam zaproponować ci rolę mówczyni na tym strumyczku. Uważam, że twój sposób myślenia, twoja percepcja jest na tyle intrygująca, że może być ogromną inspiracją dla nowych odkryć, no w tym właśnie specyficznym połączeniu systemowym, użyję tego słowa inaczej, w innym znaczeniu niż tego używasz, bo samo jądro tego systemu, dotknięcie tego jądra może zmienić wszystko. Chciałabym jednak teraz, na chwilę, nawiązać do tego, co powiedziałaś przed momentem, zanim jeszcze pójdziemy dalej. A może właśnie niech to będzie dobry początek tego, o czym chciałabym dzisiaj wnikliwiej porozmawiać. Wspomniałaś o tych grupach, o tej potrzebie akceptacji młodego człowieka, o tym, że w osamotnieniu taki młody człowiek prawdopodobnie nie może się realizować w przestrzeni własnego rozwoju.
Myślę, że to, co się zadziało przez ostatnie 3 lata, to, co zrobiono dzieciom, młodym ludziom, studentom, wszystkim, którzy potrzebują tej grupy bardziej niż ci, którzy już są w jakimś tam stopniu ukształtowani, czyli właśnie narażenie ich na tą izolację i na to oderwanie, no bardzo wiele popsuło. Jak ty widzisz ten problem globalnie, jeśli chodzi o młodych ludzi z perspektywy tych wszystkich lockdownów, izolacji i uczenia się przez komputer? To było największe nieszczęście, jakie spotkało wszystkich. To pokolenie, a szczególnie młodzież. Chociaż były takie przypadki, ponieważ też po pandemii ja widzę wzrost różnych przypadków, tak brzydko powiem, szczególnie wśród młodzieży, która totalnie sobie nie radzi z emocjami, ponieważ wycinek w rozwoju człowieka, o którym też mówił Erikson, ale Erik Erikson, to mówiąc o takim rozwoju, czy on tworząc teorię rozwoju psychospołecznego, mówił, jak jest to ważny kawałek naszego życia, który pokazuje, że wtedy właśnie nawiązujemy kontakty, uczymy się żyć w społeczeństwie, przynależymy do grup, budujemy swoją tożsamość, mamy mnóstwo zadań psychologicznych, które nie mogły być zrealizowane, dlatego że zostaliśmy zamknięci. I tutaj myślę, że też ważną rzeczą jest to, że jest taka koncepcja triad rodzinnych, którą opracował Jordanowski. I według niego jest 8 takich triad. I triada to mama, tata i dziecko. Bez względu na to, ile jest dzieci w rodzinie, to każde dziecko ma swoją triadę. I teraz w zależności od tego, jak funkcjonuje moja mama, mój tato i ja, to mój stosunek do świata też jest taki, jaki jest pierwszy wzorzec, ten rodzinny. I część osób pandemia pasowała, bo w zależności od tego, z której triady, czyli że na przykład lubię się izolować i jest taka właśnie taki trójkąt rodzinny, który mówi o tym, że świat zewnętrzny jest zły i niedobry i warto tutaj nawet jeszcze postawić mur i wyizolować się, to te dzieci z takiej triady były zadowolone, że nie idą do szkoły. Ale one, nie wiedząc o tym, że każdy etap rozwoju ma właśnie swoje zadania, nie zdawały sobie z tego sprawy, że jest to nieodzowne i konieczne do przejścia do następnego etapu. Ponieważ, jak mówił Erikson, jeśli pewnych zadań nie wykonamy na danym etapie, to my w rośnięciu i w dojrzewaniu biologicznym jak najbardziej jesteśmy dalej, ale zostajemy na poziomie tego zadania emocjonalnego, którego nie zrobiliśmy. I dlatego tutaj ja obserwuję to, o co mnie pytasz, wzrost różnych zaburzeń, zachorowań związanych właśnie z wyizolowaniem i zamknięciem, no i wzrost samobójstw. To trzeba jasno powiedzieć. Ja uważam, że ta influencja ostatniego czasu przejawia się we wzroście napięć wszelkiego rodzaju, czyli napięciem tej gumki między jednym końcem a drugim. I te programy polaryzacyjne wezbrały dość mocno. Dzisiaj chciałam zapytać ciebie o taki... A jeszcze, ja jeszcze tutaj może się wtrącę, jeśli mówisz o tym napięciu, to napięcie jest związane z tym, no właśnie, co się dzieje w rodzinie. Napięcie jest z powodu braku czasu, z powodu niezdobycia takiej ilości pieniędzy, jakiej by się chciało. Napięcie, myślę o dorosłych, tak? To też wzrosło, prawda? To też wzrosło. Tak. I teraz jest tak, w tym środowisku żyje dziecko i ono
bardzo często, jeśli napięcia jest zbyt dużo w mamie bądź w tacie, a przecież to są więzi rodzinne, to powoduje to, że dziecko z powodu lojalności w tej rodzinie zabiera część tego napięcia, bo jest to uwarunkowane biologicznie. Dlaczego zabiera? Bo biologia mówi o tym, żeby przeżyć i przetrwać. I jeśli moja mama się rozchoruje i umrze, to mają szczególnie właśnie dzieci, to wtedy kto mnie wychowa? I bardzo często to właśnie jest to nieświadome, że rodzice mówią o tym, no dobrze, ale moje dziecko, na przykład my nie informujemy naszego dziecka, jakie są finanse, ale przecież napięcie się czuje i są informacje. Dziecko na zawsze napięcie, widzi prawdę. Tak, i dlatego ja lubię pracować też z dziećmi, ponieważ pierwszą rzeczą, którą robiłam, która też była taka, powiedziałabym, hellingerowska, ale wtedy sobie nie zdawałam sprawy, to mam taki specjalny domek, w którym są różnego rodzaju pokoje i dziecko w trakcie zabawy układało, jak to w rodzinie jest, czyli kto z kim śpi, kto gdzie tam gotuje, kto o czym tam mówi. I to ustalenie w tym domku powodowało, że dokładnie widać, które napięcia rodzicielskie przejmuje które z dzieci. Czy to jest reguła, że dziecko stawia się w roli uzdrowiciela? Często? Bardzo często, ale to wynika z praw biologii. Mhm. Przeżyć i przetrwać. To bardzo często właśnie to co skłoniło mnie do pójścia też do pracy w szpitalu, to powód był taki, że wtedy doktor, o którym wspominałam, robił specjalizację z nefrologii i myśmy się tak dogadali, że zrobimy też taki dalszy ciąg pracy psychologicznej. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat i z wywiadów pacjentek wynikało, że uszkodzenia nadnerczy, w którym rodziły się dzieci, no właśnie to była taka grupa tych kobiet, która w jednym czasie urodziła dzieci z uszkodzonymi nadnerczami. I co się wtedy okazało, z wywiadów właśnie wynikało, że każda z mam w ciąży miała traumatyczne doświadczenie, czyli albo ktoś zginął w wypadku, albo mężczyzna zostawił kobietę. No w każdym bądź razie tych rzeczy było bardzo dużo, a wiadomo, że tutaj już z podejścia psychosomatycznego i psychobiologii wynika, że nerki odpowiedzialne są, czy kumulują w sobie emocje lęku. I teraz dziecko, myśląc o tym, że dziecko, które jeszcze jest w brzuchu mamy, myśląc o tym, że mama może umrzeć albo źle się czuje, gorzej się czuje, to co? Ściągam te napięcia na siebie. I stąd te niemowlęta, które przyszły na świat właśnie z uszkodzonymi nadnerczami. Myślę, to że też rezonans wód płodowych po prostu. No ale tak też działo. Jest tak, że emocja mamy przekłada się tak nie tylko wód, tak, ale też wzrost na przykład hormonu strachu, kortyzolu powoduje, że układ nerwowy zapamiętuje, jaka jest ilość kortyzolu. Więc to później jest doświadczenie, dlaczego poszukujemy w naszym życiu takiej ilości kortyzolu, który pozwolił paradoksalnie przeżyć i przetrwać w ciąży. Niesamowite. Niesamowite. To właśnie tak się dzieje. No właśnie. Także to jest ta gumka, o której mówisz, to napięcie. Tak. Ale ta gumka i to napięcie powoduje coś, co odwraca proces takiego naszego uwznioślenia, bo idziemy w stronę non-duality, wtedy stajemy się bardziej komplementarni. Myślę, że te ciemne siły, które na Ziemi działają, no nie ma co tego owijać w bawełnę, no właśnie dążą do tego napięcia i rolą tutaj każdego terapeuty jest próbować zaradzić przeciwko
Chociaż ja wolę, żeby mówić o tym, że być za czymś, tak? Ale zaradzić przeciwko, przeciwstawić się czemuś niedobremu, czyli zadziałać na rzecz czegoś właściwego. Chciałabym teraz poprosić Ciebie o kilka słów wprowadzenia do tego tematu, który sobie dzisiaj ustaliłyśmy. Zaplanowałyśmy, że porozmawiamy dzisiaj o płci, bo w ostatnim czasie, zwłaszcza wśród młodzieży, bardzo dużo zdarza się takich oprotestowań tego swojego ciała. Nie chciałabym powiedzieć za dużo, chciałabym tutaj przekazać Ci pałeczkę, żebyś Ty powiedziała o tym, bo ten temat jest obrazem niepokojów ostatnich czasów, moim zdaniem. To prawda. Myślę, że należałoby tutaj przyjrzeć się temu właśnie, jak funkcjonuje nie tylko polska rodzina, ale w ogóle rodzina. To jest wartością dla rodziny. I ten obraz własnego ciała to właśnie jest już tym, o co mnie pytałaś trochę wcześniej, myśląc o anoreksji, o bulimii, czyli taki zniekształcony obraz mojego ciała. I to też ma swoją przyczynę. I ta przyczyna bardzo często właśnie leży u podstaw rozwoju rodziny i tej transgeneracji, która w tej rodzinie się odbywa. I to, że jeśli wartością na przykład w domu jest wszystko to, co jest na zewnątrz, to jednym z powodów, że młodzież ma z tym kłopot, jest to, że ulegamy modzie. Że właśnie, czy ostatnio jest moda na te wszystkie transpłciowe sytuacje? Jak ty to mówisz? Moda jest jednym z elementów, ale tych elementów czy czynników jest dużo, dużo więcej. Myślę, że należałoby, trudno powiedzieć o definicji płci, bo definicja tak naprawdę jest jedna, że w biologii tak naprawdę to jest mężczyzna i kobieta, tak? Samiec i samica. I to tym czynnikiem biologicznym jest możliwość prokreacji. I to można by było powiedzieć, że tylko do tego się zawęża. Ale to jest specyficzny program, prawda? Dusza płci nie ma. Nie ma płci. Dusza tak, realizuje swoje doświadczenia, tak, przechodząc przez różne płcie, przez różne doświadczenia związane z samoakceptacją, tak, przez różne procesy. I tak naprawdę, jeszcze żeby dopiąć tą kwestię pytania o to, no to nie zakochujemy się w narządach płciowych przecież. To też należałoby tutaj pomyśleć o koncepcji zakochania i miłości, ponieważ zakochanie jest rodzajem, jak mówił Krzysztof Kleiss, właśnie ten, który stworzył Instytut Eriksonowski, to zawsze mówił, że zakochanie jest rodzajem halucynacji. Więc jeśli klapki opadną, to później się dopiero okazuje, kto jest tym moim wybrańcem czy wybranką. Więc nie zakochujemy się w narządach tak naprawdę. Choć właśnie faza zakochania trochę temu przeczy, bo często i tak, że fascynacją jest to, jak wygląda drugi człowiek, jego idealizacja ciała i tego, że no właśnie jest przystojny, jest piękny, jest blondynką i to nas pociąga. No ale teraz gdyby mówić o miłości... Ale to nas także więzi, prawda? To nas także więzi. No tak. I dlatego tutaj myślę, że to jest zupełnie też inny temat na to, jak rozróżnić i czemu my ulegamy w zakochaniu, a jak to wygląda naprawdę w miłości.
ponieważ też to, w jaki sposób wchodzimy w związki intymne, no to wchodzimy tak naprawdę z dwóch powodów, że z jednym dlatego, że jesteśmy w różnych konfliktach biologicznych i mamy sposoby na utworzenie tych związków. Na przykład jesteś taki jak ja i to jest powód, dla którego czyli związek razem. Dla samouleczenia? Związek, tak, żeby ominąć tak. tą relację ze sobą? Właśnie, żeby się nad tym nie tylko oddać odpowiedzialność. No i drugi to jesteś moją drugą połową. Więc to tak, bardzo lubię sformułowanie szukam drugiej połówki. Ja zawsze mówię w lodówce. No, jeśli ktoś ma nas uzupełnić, no to znów mówimy tutaj o poczuciu wartości i tego, co o sobie myślimy. Jeśli myślisz, że jesteś połówką, to myślisz o sobie źle. Taki trop. Tak. Tak. Dlatego, że partner jest tym, kim ja nie jestem. I uzupełnia mnie. I stąd potem pewne wymagania, których często partner nie może zrealizować. No właśnie, ponieważ tak naprawdę to para oparta jest na przeciwnościach. Tutaj. No widzisz, i tutaj nam się wyłania temat. Uzależnia się od szczęścia zupełnie innej osoby. Czyli właśnie. Żebym ja był dowartościowany i szczęśliwy, to potrzebuję posiadać tą drugą połówkę. Ale czy to samo jest w płci? Że zawsze jest ta dążność do przeciwieństwa, że ona jest naturalna? Jak ty to widzisz? Myśląc tutaj o związkach i o płci, to sobie też tak myślę, że dojrzałe decyzje są wtedy, kiedy stajemy do dorosłości, kiedy stajemy się dorośli. Ale dorośli to nie znaczy, że mamy 20 czy 30 lat, bo tak jak powiedziałam, często 50-latkowie nie są dorośli. I tutaj ta płeć, co ja na swój właśnie temat myślę, jak ja się czuję, jaki mam stosunek do siebie, to tak naprawdę determinuje o tym, kim ja jestem. Czy stosunek do siebie jest dla ciebie determinantą bycia dorosłym? Tak, ponieważ dorosłość to jest to, że ja jestem partnerem. Nie szukam na przykład zastępczej mamy czy zastępczego taty. Nie szukam tej swojej drugiej połówki albo nie myślę o tym, że jak on się pojawi, to przyniesie mi szczęście. Ponieważ stanięcie w dorosłości to stanięcie w takiej pełni, tak? Pełni wszystkiego, że ja się ucieszę, kiedy mam drugiego człowieka obok siebie, ale nie jest to warunkiem, żebym ja istniała. To mogę go obdarować, a nie szukam partnera po to, żeby sobie od niego wziąć, czego sam nie mam, prawda? Dlatego te deficyty, te konflikty biologiczne, z powodu których wchodzimy w związki, no tutaj są też informacją o tym, jak ja siebie postrzegam. Czyli żebym mogła siebie zobaczyć w pełni, kim ja jestem, co jest oczywiście odpowiedzią na pytanie w adolescencji, ponieważ adolescencja zadaje takie pytanie, to jeśli odpowiem sobie w tym okresie rozwojowym, no to idę w dorosłość. Ale jeśli sobie nie odpowiem, to ja szukam do 30, do 50 lat tej odpowiedzi. I nie umiem jej znaleźć. I się tak naprawdę denerwuję ciągle z tego powodu, miotam i nie umiem znaleźć stabilności w związkach, ciągle czegoś mi brakuje, nie umiem określić swojej tożsamości, nie tylko płciowej. No ale właśnie wtedy często się w młodych ludziach pojawia taki pomysł, że może to właśnie dotyczy identyfikacji płciowej. To w ostatnich latach, sama zresztą o tym mówiłaś, jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu na ten temat, w ostatnich latach krzywa wzrosła. Tak jest. Dlatego, że dzisiejsze czasy nie umożliwiają tak szybkiego, prawdziwego dorastania. Obniżył się wiek inicjacji seksualnej,
I ja też pisałam zresztą rozprawę na temat syndromu poaborcyjnego, dlatego że wiek inicjacji się obniżył, że mamy mnóstwo nastolatek, które są po aborcji, ale one ciągle szukają odpowiedzi. To, że zostały matkami, to nie znaczy, że one znalazły odpowiedź na pytanie, kim jestem. Właśnie, bo certyfikatu nie masz na to, nie? Ja zawsze się śmieję, że jak człowiek sobie kupuje psa, czy bierze ze schroniska, czy tam kota przygarnia, no to się przynajmniej edukuje na ten temat, co z tym kotem się robi, jak się z nim postępuje. Natomiast w rodzicielstwo się wchodzi bez żadnego samowykształcenia. Czasem jest się wepchniętym sytuację gwałtu jakiegoś, tak, tego molestowania jest bardzo dużo, więc tutaj wielu rodziców nie zdąża nawet zacząć edukacji, a już na rękach za jakiś czas ma płaczące niemowlę, tak, to też trzeba się, czas puścić na to zasłonę miłosierdzia, że to wynika z agresywności tego czasu na ziemi, który jest pełen wyzwań. Myślę, że to jest na pewno odpowiedź, w jakim miejscu i w jakim czasie myśmy się znaleźli i to jest też prowokacja do tego, jak my się zachowujemy i co myślimy, jak przebiega nasz rozwój na poziomie właśnie seksualnym, na poziomie intelektualnym, emocjonalnym i duchowym, jak my sobie z tymi sferami radzimy i ten czas pewne rzeczy wymusza. No i wymusza też to, żeby określać w dorosłości, kim ja jestem. Ale jeśli zaczyna się to przedwcześnie, to ja nie wiem i szukam tej odpowiedzi. I tych osób poszukujących aktualnie odpowiedzi jest bardzo dużo. I dotyczy to właśnie tej strefy płciowości, gdzie nie wystarcza nam tylko to, jak biologicznie jesteśmy uwarunkowani, tak? No bo rodzice bez kompetencji, szkoły bez kompetencji, czas agresywny, więc pomysł oprotestuje to wszystko i spróbuje wywalić ten system, często owocuje deklaracją chłopca, mamo, jestem dziewczynką. No właśnie i dlatego te triady, o których myślę, że to jest naprawdę bardzo duży i rozległy temat, o którym warto powiedzieć, jakie konsekwencje, które triady dają w takim pojęciu psychobiologicznym. Zresztą to jest bardzo ważne dla systemu, bo to są konsekwencje dla naszych dzieci. To, jak my się zachowujemy jako para. I teraz jeśli wchodzimy do związku jako dojrzała para, to się dojrzale zachowujemy. Budujemy dojrzałe więzi z naszymi dziećmi od samego początku, od poczęcia. Bo mamy świadomość tego, jakie będzie miało konsekwencje to, kiedy będziemy niedojrzałymi rodzicami. I to jest ten początek. I później, że młodzież ma dylematy. Właśnie ma mnóstwo dylematów, ponieważ zostaje z tym sama. Nie, system nie chce wziąć odpowiedzialności za to, co takiego się w nim wydarzyło, że moje dziecko dzisiaj ma różnego rodzaju problemy czy kłopoty. Samoidentyfikacja, czyli jej brak, to jest tylko jedno z przejawień globalnego problemu dziecka ze sobą. Ono się nie umieszcza w żadnym systemie i nie widzi ani swojej roli, ani swojej pozycji w tym systemie, prawda? Mhm. I też sobie myślę, że żeby mówić, bo teraz mówimy o tolerancjach, o mnóstwo definicji jest, myślę, że jeśli byłaby nasza akceptacja, taka akceptacja, bo to jest inaczej, to inaczej brzmi niż tolerancja, bo tolerować kogoś, a akceptować, no to jest duża różnica.
Myślę, że gdybyśmy społecznie zgodzili się na taką neuroróżnorodność, tak? Bo tutaj wspomniałabym o tym, że odkryto już, no jeszcze nie tak dawno, ale Moir i jak on się nazywał? Jessil Navi napisali taką książkę Płeć mózgu i udowodnili tam poprzez wiele badań klinicznych z różnych zakątków świata, bo tym się Moir jest genetykiem, więc ona sprawdzała, jak to jest w tych dyskusjach naukowych. I trwał tam spór o to, co jest uwarunkowaniem naszej płciowości, czy to genetyka, czy to są społeczne uwarunkowania tego, kim się rodzimy, czy bliżej nam do psychiki mężczyzny czy bliżej do kobiety. I oni odkryli, że tam warunkuje to też cały układ hormonalny, więc można dostać więcej testosteronu, mniej, i tam wariacji na ten temat jest mnóstwo. I myślę, że tutaj w tej neuroróżnorodności należałoby się przyjrzeć temu, jak to z naszą płciowością, czy z rozwojem różnych sfer naszej biologii tak naprawdę jest. Gdyby była akceptacja, byłoby prościej, skoro jej nie ma. Tak, byłoby to potwierdzenie różnic między ludźmi na tle chociażby płciowości. Skoro jej nie ma, to są różne takie pomysły radykalne. No teraz zadam takie pytanie. I cierpienia tych ludzi, bo przecież jest też tak, że jest ogromna czy wielka korelacja między samopoczuciem a środowiskiem, w którym my jesteśmy. Czyli jeśli ktoś nas wyklucza, to co mówiłam wcześniej o systemie rodzinnym, że Hellinger zawsze był za tym, żeby ujawnić, kto jest wykluczony i go wkluczyć do rodziny. Bo to jest cierpienie tego człowieka, który niesie konsekwencje dla systemu. I tak samo jest tutaj. Jeśli jest na przykład człowiek wykluczony z tego powodu, tak, bo nie wiem, się zapraszają, a jego nie, bo on jest jakiś inny, jakiś atypowy, to jeśli ja dostaję od otoczenia mnóstwo przykrości, źle się z tym czuję, mnóstwo lęku i widzę, że ten system społeczny mnie wyklucza, właściwie też jest tak, że dostaję jakąś karę za to, no bo tak to odczuwam, to miarą jest to, że jeśli nie jesteś podobny do nas, no to nie jesteś nasz, nie należysz do nas. I ten budzący się lęk, ta niechęć, na przykład nie tylko z powodu tego obszaru płciowości, ale na przykład niepełnosprawności. No to konsekwencją jest to, że jeśli ja kogoś mam w pogardzie, kogoś nie lubię, ja, no to też jest tak, że jak mówił Hawking, znajduję się na innym poziomie emocjonalnym. Mam w sobie pogardę, mam w sobie nienawiść, no to wtedy ja też jakoś funkcjonuję w społeczeństwie. I to są... No i odpowiedziałaś na, postawiłaś diagnozę społeczeństwa naszych czasów w tej chwili, zdominowanego przez uczucia nienawistne i pogardliwe. No jest też wykluczenie, tak, że wykluczenie. No, tak. Jesteśmy wszyscy wykluczeni w jakiś sposób. Tak, ale też jest tak, że funkcjonujemy na zasadzie inercji. Inercja. No jest czymś takim, że jesteśmy w temacie. To nie jest duże wyzwanie? Możemy sobie pozwolić na lenistwo. No, to jest wskazane.
ale jednak jeśli się wejdzie w ten zestaw wyzwań, no to w naszych dzieciach rodzą się czasem dziwne pomysły. Czy ty jesteś za tym, żeby dorosłym, samostanowiącym człowiekiem określać 18-latka, chociażby w sprawach płci? Myślę, że często jest tak, że właśnie z tych triad rodzinnych jest taka grupa młodzieży, 18-latków, która dokładnie wie, ponieważ ona przedwcześnie musiała dojrzeć z różnych powodów, które zadziały się w tej rodzinie. Na przykład, tak, że dzieci przejęły funkcję partnerów swoich opuszczonych rodziców. Tak. Czyli dlatego o tych triadach myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać, żeby uświadomić, że to, co robimy jako pseudodorośli, ma ogromne znaczenie, jak będą funkcjonowały nasze dzieci. I dlatego na twoje pytanie, czy 18-latkowie są często określeni, są. Bo warunki, w jakich wzrastali, powodowały, że oni bardzo szybko byli dorośli. No ale ci, którzy mają problem ze zidentyfikowaniem i upozycjonowaniem samych siebie, no dorośli nie są. Jak to rozwiązać? Jak to zrobić, żeby dziecko, które ma kłopot z samoidentyfikacją, chociażby płciową, nie pojechało do Tajlandii, nie zrobiło sobie w wieku lat 18 globalnej operacji, od której nie będzie odwrotu? To jest takie brutalne pytanie, ale myślę, że trzeba je tutaj postawić. No i jest taka grupa osób i rodziców, którzy na to przyzwalają, bo właściwie im wydaje się, że nie mają innego wyjścia albo że nie będą zakłócać wolności swojego dziecka. I ja znam takie rodziny i takich pacjentów, których mam, gdzie to przyzwolenie na takie przedwczesne, bo trudno powiedzieć, który moment jest tą dojrzałością, na przedwczesne spowodowanie nawet zmiany płci, to na przykład jak obserwuję te rodziny, bardzo często taką ceną emocjonalną było to, że rozchorowała się mama bądź tata. Na przykład mama zapadła na różnego rodzaju nowotwory, czy to będą narządów rodnych, piersi. Czyli ktoś się składa w ofierze, tak? Tak. I też jest tak, że nie przypadkiem pojawia się konkretny narząd u rodzica, który choruje. To tak jak Hammer miał właśnie nowotwór prostaty, tylko dlatego on doszedł do tej wielkiej wiedzy na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ zamordowano jego syna. I to rodzicielstwo, które się tym objawiło, no właśnie było tym, że on sam czegoś takiego doświadczył. Więc to jest ogromne tutaj, myślę, wyzwanie dla rodziców, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, że jeśli coś będzie przedwcześnie załatwione, czy to nie jest przejaw tolerancji, tylko może rezygnacji, bo wiesz, jak ciebie słucham, to myślę, że pierwsze, co się powinno wtedy zadziać, to głęboka terapia systemowa. Bez lenistwa, bez zaniechań, z gotowością wejścia w najtrudniejsze procesy. Właśnie tak i dlatego, kiedy rodzic patrzy na przykład na to, że moje dziecko się izoluje, zaczyna go grupa wykluczać, bo on się jakoś tam zachowuje. No właśnie ma jakieś maniery takie, które go stygmatyzują. No to bardzo często z lęku zgadzają się albo, że zabraniają tej bycia sobą. Więc to są bardzo też często niedojrzałe decyzje. Czyli to, co się nazywa tą wysoką tolerancją,
to nie jest nic dojrzałego. Więc najpierw trzeba by było się przyjrzeć nam jako parze. Zresztą Hellinger właśnie mówił o tym chyba najważniejszej rzeczy, że jeśli chodzi o rodziców, tak, to miłość rodziców do dzieci karmi się miłością pary. Jeśli więc relacja pary zajmuje pierwsze miejsce, to wtedy udaje się też lepiej być rodzicem. Znakomity wyznacznik tego, że trzeba się przyjrzeć sobie, tej podstawowej społeczności, jaką jest rodzina, i zadać sobie pytania o prawdę, tak? No właśnie, dorosłość jest tym, że staje w prawdzie. Czy ta prawda może... albo zadam inne pytanie, powiem inaczej. Czy w ogóle może być tak, żeby budować coś, jakiś system rodzinny bez tej prawdy? Bo często się słyszy takie różne przekonania, że nawet jak już nie ma miłości w tej rodzinie, jak się nie rozumiemy i się kłócimy, to zostaniemy razem dla dziecka. O, i to jest kwiatka, o której trzeba porozmawiać. Dla dobra dziecka, no to to jest dopiero ogromny konflikt i warto naprawdę się temu przyjrzeć. To jest bardzo szeroki temat. Myślę, że te triady byłyby tutaj taką odpowiedzią, bo słuchacze pewnie nie znajdą dzisiaj odpowiedzi na to, na ten temat, o którym mówimy, o płci, z czym się zmagają dzieci, które nie wiedzą, czy które nie mogą odkryć, czy które upierają się, że jest inaczej. To myślę, że właśnie przyjrzenie się tej dorosłości w prawdziwej partnerskiej diadzie, bo to, co też mówił Hellinger, to uszanowanie do hierarchii, to zakłada też terapia systemowa, tak? Czyli patrzymy, czy jest jakiś hierarchiczny problem, czyli czy ty jesteś lepsza od twojej matki, to znaczy, że nie jesteś dorosła, że coś się stało. Jeśli syn chce być lepszy od ojca, a nigdy od niego nie będzie lepszy, dlatego że się później urodził i urodził się z ojca i z mamy. Szczerze, ta sfera osądzania siebie nawzajem też może być fałszywie rozumiana, a epidemia tych właśnie, przepraszam, że używam takiego słowa, ono jest teraz niepolityczne, ale powiem, że uzasadnione, bo epidemia tych problemów z określeniem własnej roli i z określeniem swojego ja tak naprawdę jest ostatnio prawdziwą epidemią, bo ja sama w swoich terapiach widzę, jak szerokie kręgi to zatacza i jak ludzie nie radzą sobie z wykonywaniem tych ról społecznych, które sami sobie przyznali. No, myślę, że tutaj właśnie masz rację, dlatego przyjrzenie się systemowi w taki prawdziwy sposób, taki bez oszustwa, jak jest naprawdę, nie tylko u mnie, ale u moich rodziców, u dziadków, u pradziadków, co spowodowało, że tak się stało, no to myślę, że to, o czym mówiłyśmy na początku, że ta interdyscyplinarność czy rozwiązania systemowe tutaj byłyby takim społecznym rozwiązaniem. Znacznie lepszym niż skalpel, prawda? W wielu wypadkach, bo teraz jest taka tendencja... Ale ten skalpel też się pojawia, na przykład jeśli teraz mówimy o medycynie estetycznej, no to jest to związane też z tą triadą, z której ja jestem, tak? Czyli, że postrzegam moje ciało w kategoriach, że czegoś mu brakuje,
albo mojego niedowartościowania i muszę sobie coś zrobić. Tak, że na psychiatrze bardzo często mówiliśmy, że są to jednak przypadki. Nie. Tak. Czy to tak należy potraktować? I jak tutaj mówimy jeszcze o tym, że kłopot jest z identyfikacją, to myślę, że ta interdyscyplinarność też powinna przyjrzeć się całemu naszemu systemowi, na przykład jeśli chodzi o biologię, takiemu systemowi neurologicznemu, połączonym z systemem hormonalnym i z tymi neuroprzekaźnikami, czyli takim biologiczno-chemicznym procesom, no to tutaj jest też tak, że nie podlega to klasyfikacji, jak mówimy o tej neuroróżnorodności, tak? I że jak my chcemy w jakieś ramy coś włożyć, no to wtedy jest ta trudność. A powiedz, skąd to ale pożądanie tych ramek? Najpierw są uwarunkowania. No właśnie, ale najpierw są uwarunkowania, dla których, czy przyczyny, dla których my dzisiaj mamy z tym kłopot. I teraz dopóki nie będzie odkrycia, jakie to są przyczyny, jakie to są powody, dla których moje dziecko na przykład dzisiaj ma taki kłopot, no to pomijając takie uwarunkowania społeczne, a w nich modę na przykład, czy taką źle rozumianą wolność, no to właśnie tak się dzieje, że to tak, może to porównam do tego, że kiedy przychodzą rodzice na terapię i często chcą zapisać dziecko, bo jest z nim kłopot, to ogromnym zdziwieniem i rozczarowaniem na przykład ojców jest to, że to oni muszą tutaj zostać, że ja z dzieckiem nie będę pracować. A on mówi, ale proszę pani, moje dziecko się moczy, nie ja. Ja mówię, no właśnie dlatego. No to jest niepodjęcie roli, nie? A sytuacja, w której no jest tak głęboka niekompetencja rodziców, bo to, co się dzieje na świecie, no też troszkę to tłumaczy, bo to przerasta wytrzymałość każdego bytu w tej chwili. Te napięcia energetyczne i każdego rodzaju, o których często przecież rozmawiałyśmy, no stawiają przed dorosłymi także ogromne wyzwania, przed tymi ojcami niekompetentnymi też, przed tym światem dorosłych, którzy żyją w kłamstwie też. I jeśli w tej całej sytuacji zaplącze się dziecko, to często ten komunikat, który rodziców tak mocno zaskakuje i poraża, że to dziecko komunikuje, przemawia w sposób druzgoczący te wszystkie podstawy tej tak zwanej przyzwoitej rodziny, no staje się nadmiarowy, tak? Nie są w stanie tego udźwignąć, więc z tego uciekają, a dziecko robi wszystko, żeby skoncentrować na sobie to, czego deficyt demonstruje wcześniej na różne sposoby, czyli skoncentrować na sobie uwagę, czyli miłość, czyli brak miłości czasem przejawia się takimi właśnie deklaracjami, którymi rodzice są głęboko poruszeni, ale nie chcą stawić im czoła. Co się z takimi... I co wtedy dziecko mówi? I co wtedy dziecko mówi? Mówi, mamo, ja za ciebie. Tato, ja za ciebie. Tak jest. No i wtedy mamy te kłopoty, które teraz... Na które teraz jest moda, na przykład, prawda? Tak, myślę, że takim moim człowiekiem, który w bardzo też naukowy sposób był profesor Jerzy Betulani, który bardzo ładnie, ponieważ on był człowiekiem, który zajmował się przede wszystkim naukami przyrodniczymi, ale był neurobiologiem i biochemikiem. I on właśnie o płci mózgu i o tym, jakie procesy zachodzą i dlaczego tak jest, to myślę, że nawet taka literatura
którą zostawił po sobie, dałaby bardzo często taką podpowiedź tym rodzicom, jak na to popatrzeć z innej zupełnie perspektywy. Nie tylko z perspektywy lęku, nie tylko z perspektywy tego, że cierpię, bo moje dziecko cierpi, tylko z perspektywy takiej, co naprawdę się dzieje w mózgu i jakie procesy tam zachodzą, że właśnie tak ma być. Ale to jest jedna strona. To jest nasza neurobiologia. A druga strona to środowisko. Ale to jest też część tego samopoświęcenia, prawda? Że te procesy dane dziecko włącza, aktywuje, prawda? Tak. No, ono musi uratować rodzinę. Albo często jest też tak, że on musi uratować honor rodziny. Dlatego ustawienia dają też taką odpowiedź. Czyli dają informację o tym, co się zadziało w mojej rodzinie, dlaczego tak jest i w którym miejscu dzisiaj ja jestem. A nadrzędną rzeczą jest tam właśnie uznanie. Zresztą Henninger napisał taką książkę Porządki Miłości, które mówi, napisał też Miłość Szczęśliwą, więc myślę, że to są też takie informacje o tym, jak Henninger postrzegał danie odpowiedzi tym, którzy mają kłopot. Czyli nie szukamy opętania, nie szukamy podczepów, porządkujemy system rodzinny. Robimy porządki miłości. Tak, 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 tak. Czyli słuchaj, w tej chwili powiedziałaś o najpotężniejszej recepcie, która mogłaby uzdrowić ten świat bardzo szybko. Porządki miłości. Właśnie tak. No i proszę, jak nam się ładnie zapięło. Myślę, że dzisiaj zostawimy już wszystkie kwestie, które się nie domknęły otwarte, po to, żebyśmy mogły zacząć od tych niedomkniętych kwestii naszą następną rozmowę, bo ja sobie już tu tyle tematów wynotowałam, rozmawiając z tobą. Mam tyle pomysłów na kolejne rozmowy, że sądzę, że ta dzisiejsza będzie tylko otwarciem. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, ale jakoś czuję, że nie będę miała tutaj sprzeciwu. No, jest mi bardzo, bardzo miło, jeśli kogokolwiek zainteresowałby ten temat. I zawsze lubiłam oglądać taki tytuł programu, był Rozmowy Niedokończone. Więc myślę, że może warto skończyć to, co nie zostało dokończone, czy dopowiedzieć. Oczywiście jest to moja osobista perspektywa, moja praca, z której wyciągam właśnie takie wnioski, mam takie refleksje. Ale Bożenko, nie ma w psychologii rozmów skończonych. Myślę, że nie, ale też jest tak, że wszystko jest psychologią, bo cokolwiek by nie wziąć, no to zawsze jest jakiś problem, który należy rozwiązać. Także rozwiązaniem nie jest, ale rozwiązaniem nie jest tylko biochemia, chemia, ani jakieś tam chirurgiczne procedury, prawda? Rozwiązaniem jest dotknięcie jądra tego osobistego systemu człowieka, czyli zanim cokolwiek postanowisz w każdej sprawie, powinieneś poddać się terapii systemowej, takiej właśnie głębokiej, wielowątkowej, wielotematycznej, prawda? Tak, i moje spostrzeżenie jest takie, że no właśnie nie ma wśród nas osób zaburzonych, tylko jest tak, że wychodzimy z rodzin często okaleczeni, poturbowani i warto w swoim życiu znaleźć drogę do mamy i drogę do taty, którą uznamy, że taką miałam mamę i tak ona ma. Wybaczeniem tego, co postrzegam jako krzywdę, jako złość. I to jest to rozwiązanie. I dlatego uważam, że
każdy, jeśli zrobiłby coś takiego, to miałby o wiele mniej kłopotów, więcej zadowolenia i więcej satysfakcji z relacji, w których jest i życia w środowisku. I to jest, myślę, po moich wielu latach pracy taka, trudno powiedzieć, recepta, ale taki sposób na szczęśliwe życie. No właśnie, a dzisiaj, jak cię słucham, to mam nieodparte wrażenie, że dzieci w rodzinach pojawiają się w rolach wielkich nauczycieli i uzdrowicieli. Każdy z nas kiedyś jest dzieckiem, każdy z nas dźwiga takie ciężary. I jeśli rodzina ten proces przejdzie w sposób satysfakcjonujący, to leczy miłością wiele pokoleń naprzód, wstecz i czyni świat lepszym. Właśnie tak. Ale też sobie tutaj myślę, że to jest takie podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy, ale też jest tak, że w rodzinie delegowany któryś z członków jest do rozwiązania ten, który ma największą odwagę, ponieważ transgeneracja na przykład traumy odbywa się przez 7 pokoleń i to jest zapis komórkowy. I teraz jeśli my mamy odwagę się z tym zmierzyć, no to właśnie jesteśmy tymi dziećmi, które albo chorują, albo mają różnego rodzaju kłopoty, bo nikt tego wcześniej nie rozwiązał. I dlatego to, o czym też mówił Hawking, mówiąc o stanach świadomości, to przecież on każdej emocji nadał wartość logarytmiczną. I teraz w zależności od tego, jak ja reaguję na różne rzeczy, takim znajduje się nie tylko w stanie świadomości, ale też w stanie emocjonalnym. I to powoduje, że albo mam życie takie, jakie chcę, albo ulegam komuś bądź czemuś, to czego nie chcę. Albo powtarzam pewne programy, pewne schematy, których nie jestem świadom. Myślę, że zmierzenie się też z tym, w jakim stanie ja dzisiaj, aktualnie, teraz jestem, to jest pierwszą informacją o tym, w którą stronę mam pójść. Miłość leczy wszystko. Związki miłości to będzie dobry tytuł chyba naszego spotkania dzisiejszego. Jeśli ktoś chciałby porozmawiać z tobą w twoim gabinecie albo poddać się terapii, może to oczywiście zrobić. Proszę wtedy skontaktować się ze mną przez formularz kontaktowy na stronie kwanty.pl, a ja przekieruję Państwa maile do Bożeny i będziecie mogli wejść z nią w relację terapeutyczną, co oczywiście powinno już być Waszym osobistym wyborem. Do czego ja zachęcam, bo taki terapeuta zdarza się rzadko. A jeśli ktoś chciałby po prostu pracować ze sobą i wyciągać wnioski z tego, co tu mówimy, jeśli ktoś chciałby być zainspirowany, to zapraszam do całego cyklu rozmów z Bożeną Kawicką, która tutaj będzie Państwa inspirować, prześwietlać i przypominać o tym, że miłość jest najważniejsza. Ależ to brzmi. Do czego oczywiście zachęcam. Chyba nieźle. Bożenko, dziękuję ci bardzo za dziś. Wszystkim naszym słuchaczom dziękuję, że trwali z nami w tych tematach, które nie są proste, nie są łatwe, ale za to niezwykle inspirujące. Ściskam was wszystkich i do następnego razu, Bożenko.